Księżyc Jowisza Europa nie jest przeciętnym ciałem niebieskim. W rzeczywistości jest to jeden z najbardziej fascynujących i tajemniczych księżyców w naszym Układzie Słonecznym. Europa została nazwana po fenickiej księżniczce z mitologii greckiej, która została porwana przez Zeusa, który przebrał się za byka, i zabrana na wyspę Kretę. Teraz przejdźmy do bardziej naukowych rzeczy. Europa jest jednym z czterech największych księżyców Jowisza i jest mniej więcej tej samej wielkości co księżyc Ziemi. Ale podczas gdy nasz księżyc jest zakurzoną, suchą i pozbawioną życia skałą, Europa jest zamarzniętą kulą lodu, pod którą znajduje się ocean. Tak jest, ocean pod lodem. Uważa się, że ten ocean może zawierać więcej wody niż wszystkie oceany na Ziemi razem wzięte. A ponieważ Europa znajduje się tak daleko od Słońca, ocean jest prawdopodobnie utrzymywany w stanie płynnym przez ciepło generowane przez pływy spowodowane grawitacją Jowisza. Jednak jeszcze bardziej ekscytujące jest to, że naukowcy uważają, iż ten podpowierzchniowy ocean może potencjalnie być siedliskiem życia. Uważa się, że ocean Europy jest bogaty w rozpuszczone sole, które mogłyby dostarczyć niezbędnej energii do istnienia życia. Niektórzy naukowcy uważają nawet, że na dnie oceanu mogą znajdować się otwory hydrotermalne, podobne do tych, które można znaleźć na dnie oceanu na Ziemi. Te otwory mogłyby zapewnić źródło ciepła i substancji chemicznych, aby życie mogło się rozwijać. Nie wspominając o potencjale życia mikrobiologicznego, które mogłoby przetrwać podpowierzchniowym środowisku oceanicznym. Europa ma również bardzo młodą geologicznie powierzchnię z bardzo małą ilością kraterów uderzeniowych, co oznacza, że jej powierzchnia jest stale kształtowana i reformowana, prawdopodobnie z powodu podpowierzchniowego oceanu i wynikającej z niego aktywności geologicznej. Aktywność ta tworzy takie cuda jak lodowe grzbiety, chaotyczny teren, a nawet lodowe wulkany, czyniąc powierzchnię Europy jeszcze bardziej zróżnicowaną i fascynującą. Powierzchnia pokryta jest grubą warstwą lodu, ale nie jest to przeciętny lód. To chaotyczny zlepek bloków lodowych, które zostały wypchnięte przez podpowierzchniowy ocean. Uważa się, że bloki lodu unoszą się na oceanie i są popychane przez pływy. Tworzy to powierzchnię, która wygląda jak gigantyczne lodowisko. Powierzchnia Europy jest również stale bombardowana przez promieniowanie z Jowisza, które tworzy warstwę naładowanych cząstek na powierzchni. Ta warstwa naładowanych cząstek chroni ocean przed promieniowaniem Jowisza, co czyni jeszcze bardziej prawdopodobnym istnienie życia w oceanie. Powierzchnia Europy jest absolutnie fascynująca. Weźmy na przykład okrągłe i eliptyczne piegi, którymi usiana jest jego powierzchnia. Te piegi, zwane również jako lenticulae, występują we wszystkich kształtach i rozmiarach. Niektóre mają kształt kopuły, a niektóre są gładkimi, ciemnymi plamami. Inne mają poszarpaną lub szorstką teksturę, przez co wyglądają jak powierzchnia zamarzniętego morza. Naukowcy wymyślili kilka teorii na temat tego, jak powstały te struktury. Jedna z nich mówi, że są one jak pryszcze na twarzy. Powstały przez diapiry ciekłego lodu, wznoszące się przez zimniejszy lód zewnętrznej skorupy, podobnie jak komory magmowe w skorupie ziemskiej. Diapira to struktura geologiczna, powstała w wyniku migracji skał ku powierzchni Ziemi, gdy starsze skały o mniejszej gęstości przebijają młodsze, gęste skały. Struktury diapirowe mają najczęściej postać kominów, grzybów, ścian i tym podobne. Przykładem struktury diapirowej jest diapir solny mogilna. Gładkie, ciemne plamy na Europie mogą być utworzone przez ciekłą wodę, uwolnioną, gdy ciepły lód przebija się przez powierzchnię. Szorstkie, poszarpane piegi, zwane regionami chaosu, powstałyby wtedy z wielu małych fragmentów skorupy osadzonych w powierzchni. Ale alternatywna teoria mówi, że te struktury są w rzeczywistości małymi obszarami chaosu, a doły, plamy i kopuły są tylko błędną interpretacją wczesnych obrazów o niskiej rozdzielczości. Ta teoria sugeruje, że lód jest zbyt cienki, aby wspierać pryszczatą teorię powstawania tych cech na powierzchni. W 2011 roku zespół badaczy przedstawił dowody sugerujące, że wiele terenów chaosu na Europie znajduje się na szczycie ogromnych jezior płynnej wody. Jeziora te byłyby całkowicie zamknięte w lodowej powłoce zewnętrznej Europy i różniłyby się od ciekłego oceanu, który, jak się uważa, istnieje dalej pod lodową powłoką. Jednak jedynym sposobem na potwierdzenie istnienia jezior jest wysłanie na Europę statku kosmicznego, który zbada lodową skorupę. Jeszcze inni badacze
sugerują, że chaotyczny teren może reprezentować miejsca, w których uderzające komety przeniknęły przez lodową skorupę do leżącego pod nią oceanu. Europa to wyjątkowe, różnorodne i tajemnicze miejsce, a naukowcy wciąż odkrywają nowe fakty na jej temat. Ze swoim podpowierzchniowym oceanem, potencjałem dla życia, aktywnością geologiczną i lodową powierzchnią, Europa jest prawdziwą królową lodu. Unikalne cechy Europy sprawiły, że stała się ona głównym celem przyszłych misji badawczych, takich jak Europa Clipper, która ma wystartować w 2020 roku. Ale kto wie, jakie inne niespodzianki ten lodowy księżyc ma dla nas w przyszłości. Tylko czas i dalsze eksploracje powiedzą. A jeśli o eksploracjach mowa, pogadajmy o sondach kosmicznych. Sondy kosmiczne są jak Indiana Jones świata niebieskiego. Są odważne, żądne przygód i zawsze polują na nowe odkrycia. A jeśli chodzi o Europę, to mamy kilku prawdziwych mocarzy wśród sond kosmicznych. Po pierwsze Galileo. Ten maluch został wystrzelony w 1989 roku i podczas swojej misji wielokrotnie okrążał Europę. Galileo był w stanie wykonać jedne z pierwszych zbliżeń powierzchni Europy i dokonać wstępnych obserwacji geologii Księżyca. Ale być może najważniejsze jest to, że Galileo był w stanie wykryć pole magnetyczne wokół Europy, co dostarczyło mocnych dowodów na istnienie podpowierzchniowego oceanu. Następny w kolejności jest kosmiczny teleskop Hubble'a, chociaż nie jest to tradycyjna sonda, w tym sensie, że nie leci na inne planety. Hubble był w stanie dokonać kilku ważnych obserwacji Europy z daleka. Wykorzystując swoje potężne instrumenty, Hubble był w stanie wykonać szczegółowe zdjęcia powierzchni Europy i zbadać geologię Księżyca w sposób bardziej szczegółowy. Następnie mamy sondę Juno, która od ponad 6 lat bada atmosferę i pole magnetyczne Jowisza. Chociaż Europa nie jest głównym celem misji Juno, sonda kosmiczna dostarczyła cennych spostrzeżeń na temat potencjalnego podpowierzchniowego oceanu i geologii Księżyca. Jednym z kluczowych instrumentów na pokładzie sondy Juno jest radiometr mikrofalowy. Jest on w stanie zmierzyć temperaturę atmosfery Jowisza oraz Europy na różnych głębokościach. Poprzez pomiar zmian temperatury w lodowej skorupie otaczającej Europę, naukowcy byli w stanie wywnioskować istnienie tego oceanu, o którym dzisiaj mówiliśmy, i oszacować jego głębokość. Dane ujawniły również, że skorupa lodowa Europy prawdopodobnie nie jest jednolita pod względem grubości. W niektórych obszarach ma grubość 25 km, a w innych tylko 5 km. Misja Juno dostarczyła również nowych informacji na temat pola magnetycznego wokół Europy. Magnetometr na jej pokładzie wykrył słabsze niż oczekiwano pole magnetyczne. Sugeruje to, że podpowierzchniowy ocean nie jest aż tak przewodzący, jak wcześniej sądzono, i może zawierać mniej soli, która jest niezbędna do wytworzenia silniejszego pola magnetycznego. Oznaczałoby to, że jeżeli ten ocean jest mniej zasolony niż myślano, to jest jeszcze większa szansa na to, że na Europie rzeczywiście mogło rozwinąć się życie. Oprócz tych odkryć naukowych, Juno dostarczył również nowe, wysokiej rozdzielczości obrazy powierzchni Europy, pozwalając naukowcom na bardziej szczegółowe badanie geologii tego księżyca. I dzięki temu my też możemy teraz sobie z bliska pooglądać, jak wygląda powierzchnia tego lodowego giganta. Podsumowując, sondy kosmiczne odegrały kluczową rolę w naszym zrozumieniu Europy i jej potencjału dla życia. Sonda kosmiczna Galileo dostarczyła pierwszych dowodów na istnienie oceanu, natomiast kosmiczny teleskop Hubble'a pozwolił nam na bardziej szczegółowe zbadanie powierzchni Europy. A nadchodząca misja Europa Clipper zapowiada się na przełom w naszym rozumieniu tego lodowego księżyca. Kto wie, jakie odkrycia i tajemnice odkryje ta sonda podczas swojej podróży na Europę. Ta sonda ma wystartować już w przyszłym roku. Ma wykonać wiele przelotów nad Europą i użyje zestawu instrumentów do zbadania Księżyca w niespotykanych dotąd szczegółach. Statek kosmiczny będzie mapował powierzchnię, badał podpowierzchniowy ocean i szukał oznak życia. Będzie to jedna z najbardziej ambitnych i ekscytujących misji na Europę. Na jej wyniki oczywiście będziemy musieli poczekać jeszcze wiele lat, ale będę dawał znać. Dzięki za oglądanie, to był drugi odcinek z serii o najciekawszych księżycach Jowisza. Już za tydzień będzie odcinek o Kalisto, dlatego subskrybujcie, żeby nie przegapić.